told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. No to zaczynamy. Wyjazd, którym jest wielką niewiadomą i może być zarówno świetną przygodą, jak i wielkim nieporozumieniem. Wyjdzie w praniu tak naprawdę. Na razie nie będę zbyt wiele zdradzał. Póki co jestem na promie, wypłynęliśmy z Rostocku i następny przystanek to Kopenhaga. Tyle mogę powiedzieć na razie. Yeah. Oczywiście, że po Kopenhadze poruszamy się na rowerach, no bo jak inaczej? No. Tak naprawdę Kopenhaga była tylko bardzo krótkim przystankiem. Spędziliśmy tam kilka godzin wieczorem. Udało się trochę pokręcić po mieście, coś zobaczyć, aczkolwiek nie za wiele. Przespaliśmy się i ruszyliśmy rano w dalszą drogę. W tej chwili znajdujemy się na kolejnym promie i płyniemy do Szwecji, w której spędzę najbliższe kilka tygodni. Kosmici, no, jakieś robale. Mrówki jakieś, cię wie. Idziemy zobaczyć drugie co do wielkości jezioro w Szwecji, którego nazwy oczywiście nie wymówię. Dlaczego? Pan powtórzy? Petter. No dobra, ale co ja w tej Szwecji tak naprawdę będę robił? Tego do końca nie wiem, wszystko wyjdzie w praniu. Wiem na pewno, że kilka najbliższych dni będzie się kręciło wokół... ...tego maleństwa. Ale to jest temat na następny film.